Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weister. Witam was już w kolejnym odcinku, zagrajmy w Mathem Blade Warband. Okej, ludzisko, witam się z wami w tym oto iże odcinku. I tego gościa będę starał się złapać do niewoli, ponieważ ma ten sam herb co król Weiss, tak więc o nie, tak być nie będzie. I było, nie wiem, ludziska, co już mam zrobić, czy mam łapać lordów do niewoli, czy też ich... czy też ich po prostu wypuszczać, bo jeden użytkownik napisał, że lepiej jest ich brać do niewoli, a drugi natomiast, że lepiej jest ich wypuszczać. I nie wiem w końcu, ale tego złapię, jak mi się uda, bo ma ten sam herb co ja i już mi się on nie podoba. Kergicie wypowiadają wojnę państwu Królestwo Ogierów. Jeszcze jedną atakujecie wioskę bez jaj. Szybko łapiemy go. Patrzcie ludzie. W ogóle on, jaki on jest stary. Nie, muszę cię zabić, bo masz ten sam herb co ja. Przynajmniej cię złapać do niewoli. No wypuszczę ciebie, jeżeli mi dadzą przynajmniej twój król, jeżeli mi da za twoją głowę przynajmniej 5000. To cię wypuszczę wtedy, bo mi hajsu akurat brakuje dość mocno. Więc no hajs by mi się przydał, nie powiem. Oczywiście on ma całą armię z jakichś tam piechurów. Tarcze im na hita schodzą, to więc ich zabijemy spokojnie. O, was jest sporo. Nie, dać koniowi, nic mojemu nie robicie. Panowie, co to za wojsko? Ale mi się nie podoba, że masz mój herb. Bardzo mi się to nie podoba. Szczerze mówiąc, to mogli twórcy Mathem Blade to zmienić. Że jak ja mam jakiś herb, to temu gościowi lordowi, który ma mój herb, byłby wylosowany inny. No ale już trudno się mówi. Już wszyscy rozgromieni. A bo tu doszło wsparcie, widzę. Okej. To zmienia postać rzeczy. Zmienia. Ale tak wszyscy zginiecie. Ten z pałku nas tutaj. Za kogo on nas uważa? Dobra. Nice, bardzo nice. Okej. Giniesz. Jak on ma samych rekrutów, to nie ma co się dziwić, że on tak... zostaje lańską. No i dobra, wygraliśmy. No nie powinniśmy mieć dużo strat z tymi rekrutami. O, fuck jest, żadnych... zdołał uciec. Szkoda. Czy ja ich chcę brać? Nie chcę ich brać, bo... będą mnie opóźniać. Nie, ja szczerze mówiąc jeńców nie będę brał, ponieważ marnik mi ich bardzo dużo dostarcza do zamku, to mogę stamtąd brać. Jeszcze pójdziemy do tej wioski. No co prawda nie uda mi się jej tak już uratować. Ile tu? Gościu. 4-9, no ale ja cię nie dogonię. Chociaż tak samo idziemy. Chodź tu, no nie, uciekasz do zamku. Ciota! To się pierdziel. To się pierdziel. Ciekawe, czy któryś zamek ma herb mój, prawda? Ale chamstwo. Patrzcie, widzicie to? Nie, to jest... ja jestem tak sławny, że mój herb jest rozwieszany w tym mieście. A, to dzięki, dziękuję. O Boże. Nie no, ale trochę chamstwo, prawda, Liska? Zgodzicie się ze mną, że troszeczkę chamskie to jest. Aha, przecież ja nie mogę, mam maksimum ludzi. A sporo mi ludzi w tym czasie awansowało, to więc ja się staję jeszcze silniejszy dzięki tym wygranom. Przeciwnicy tracą ludzi. A mnie to jak najbardziej cieszy. Mamy już kolejnych piechurów soronieckich, co prawda nie są słabi, ale... niewielkie dzieło w pobliżu zamek Karaw. Tutaj jest jakiś jeszcze lord łazi, gdzieś tu. Pewnie ją plądruje właśnie. Cześć. Czy jesteś taki chętny do plądrowania? A czy będziesz chętny do walki ze mną? Bo mi się coś tak teraz nie wydaje. Ja pierdzielę. Bez jaj. Ich tu, tych lordów jest za dużo po prostu. Ja tu spędzę godziny na... na wywalaniu ich po prostu, na odpieraniu. No to dobrze, w końcu stracą swoje siły. A ich królestwo na nowych ludzi będzie coraz większy budżet miał. Coraz więcej budżetu traciło, tak więc... mnie to cieszy.
Mnie to jak najbardziej cieszy, tylko może ma tutaj już zbrojnych, ale na hita im tarcza schodzi. Znaczy nie, to... no to są zbrojni, tak. Jest przedostatnia jednostka Osfadii, potem są tylko rycerze, najlepsza jednostka osfadiańska. Dobra, konia już nie masz. To jest lord ten, swadiański się dołączył do... sranidów. Kurczę. Szkoda, że wcześniej królestwa ludziska nie założyłem, prawda? Jakbym wcześniej królestwo założył, to by to ta swadia polegnięta, by kilku na pewno lordów do mnie się dołączyło. God damn it. Nie podoba mi się to. No ale wtedy nawet nie miałem warunków do stworzenia swojego królestwa, to... No niestety lipa. Dobra. Już? Już. Żadnych strat nie mam. No i dobra. Przedrożmy od psa. Jest to z twojej strony niemiłe. Kurczę, ja ich puszczam wolno, oni mi dalej wioski plądrują. To bez jaj. Idź sobie. Farmer chłopka nie potrzebuje tak słabych oddziałów. O Boże, ile... Nie no, dobra, zacznę brać te przedmioty, bo będę musiał posprzedawać. Kamienia nie chcą. I wioskę mi splądrowali, no ja pierdzielę. Obydwie w ogóle wioski nie plądrują. Jezus Maria. Cóż tu się dzieje? Spokojnie no. O nie! Jezus Maria! Właśnie straciliśmy królestwo. Jak już moim ludziska, jeżeli stracę wszystkie swoje zamki, to kończę let's playa, bo ja się cackać nie będę. Chociaż... Cześć, Bundu, kurczę, dzięki ci. A nie, cóż byłeś ze mną, tak? Dobra, ciebie się posłucham, bo jesteś doświadczony. Jezus Maria. O Boże. No, nie, weźcie bez jaj ludziska. Muszę się jak najszybciej z Kleti spotkać. W ogóle żarcie mi jest potrzebne. Gdzie tu jest jakaś wioska niespotajnie? Ja pierdzielę to. O Boże, ile tu idzie. O Jezus Maria. Jezus. Potrzebuję wszystkie jedzenia jakie macie. Zapłacę wam tymi brońmi, będziecie się bronić przed kimś tam, ale dajcie mi tylko całe jedzenie jakie macie, proszę was. Dawać mi to wszystko. Jezus Maria, nie, w ogóle mamy wojnę, w ogóle mamy już z sułtanatem i z rodokami. W ogóle rodokowie mają tyle ziemi zajętych, nie, bez jaj. Ludziska, piszcie mi komentarze, napiszcie mi jak najwięcej komentarzy, żeby była jakaś, jak najlepsza strategia, żeby ich odeprzeć. Ja jestem noobem w taktykach, w tej grze przynajmniej. Więc ja dobrych taktyk nie znam, ale może wy ludziska znacie jakąś taktykę, więc jeżeli moglibyście, to napiszcie mi. No bo naprawdę możemy niedługo królestwo stracić nasze. I tego się najbardziej boję. Tu idą dwóch lordów, tu idzie. Kolejnych dwóch z tej strony idzie. A pierdziele. Tu już mi wioskę splądrowali. To on próbuje jakoś uratować, a nie wiem czy mi się uda. Jezu. 4-9. To nie dogonię was. Jeszcze... Nie. O, w dupę jeża. Nie, spierdzielam do zamku. W zamku! O! Udało się. Ja pierdzielę, nie, nasze królestwo padnie. Kleti, musimy... Spróbuj... Martin, siedzisz biedaku, pewnie wojsk nie masz. Ja pierdzielę. Nie no, tu królestwo jest zbyt ciężko przejąć w tym początku. Jeszcze ty jesteś w ogóle jakaś nieudolna kobieto. Nawet NPC mi nie może pomóc w taktyce. Jak obronić królestwo? Może dalej będziecie. Chociażby z sułtanatem.
Bunduk, jesteś moim najlepszym żołnierzem. Postaraj się. Chłopie, wierzę w ciebie. A oni nie chcą, pójdą. O Boże. Jezus Maria. Strać mi się zachciało, jak ja to widzę wydatki. 5000 denarów. God damn it. Idzie ludziska. Nie, to nie moja wina, wy chcieliście szybko mieć królestwo. Nie wszyscy oczywiście widzowie, ale no niektórzy na pewno chcieli mieć, żebym miał szybciej królestwo i patrzcie, macie. Ja chciałem przynajmniej 60 tysięcy narów nazbierać. A stworzenie królestwa miałem tylko 40 tysięcy narów, tak więc no już nie moja wina. No ale dobra. Kurwa, boję się, naprawdę boję się o nasze królestwo. Próbuję wymyśleć jakąś taktykę, ale nie mogę wymyśleć. No na pewno będę musiał iść na jakieś turnieje, bo... z tymi 5000 denarami na pewno nic nie zrobimy, nie zdziałamy. A ja was proszę, żebyście mi napisali jakiekolwiek taktyki, żeby jakoś się obronić. Ja będę poza odcinkami łaził na turnieje i inne tego typu rzeczy. Tymczasem ludziska, ja się z wami żegnam. Dwa państwa, dwie potęgi rzuciły się na malutkie państwo terańskie, imperium. Na teren. Co to ma być? No nie no, nie mam te taktyk. No przynajmniej jakby chociaż Rodokowie mieli z kimś wojnę, prawda? Bo oni się odnowili i są teraz tak silni. To się w głowie nie mieści. Ogólnie już mi dwie wioski splądrowali. Za dużo to jest wrogów. No dobra, blisko. Napiszcie mi taktykę jeszcze raz. Proszę bardzo, jeżeli znacie jakąś. To cóż, się zajmie, żegnam, trzymać się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i na razie.